Trenerze, przed meczem remis z liderem można bać w ciemno, jednak po meczu chyba pozostaje taki lekki niedosyt. No na pewno, przyjeżdżaliśmy tutaj z myślą o tym na pewno, żeby zapunktować. Przebieg spotkania, tak jak wspomniałeś, trochę dramaturgii. Pierwsza połowa troszeczkę za dużo oddaliśmy pola przeciwnikowi, który gdzieś tam prostymi środkami, dłuższymi piłkami za linię obrońców, czy tam wstrzeliwał te piłki w pole karne, gdzieś tam starali się stworzyć zagrożenie. Troszeczkę za mocno wpuściliśmy drużynę Mieszka na naszą połowę. Druga połowa to już zupełnie inne granie. No, w przerwie dokonaliśmy kilku korekt i w składzie, i w ustawieniu, i w sposobie gry. I ta druga połowa myślę, że pokazała, że potrafimy grać w piłkę tutaj na dobrym poziomie. Złapaliśmy rytm grania. No i w 60 minucie, tak, bodajże 60 minucie dostaliśmy tego karnego, gdzie no chciałbym to jeszcze raz zobaczyć na kamerach. Powtórki, bo według mnie no, tam taki dyskusyjny ten karny, ale dostajemy tego karnego. Na pewno fajnie, że potrafiliśmy po tej straconej bramce zareagować. Drużyna nie podłamała się i była dobra odpowiedź całej drużyny. Szybko poszukaliśmy bramki wyrównującej. Szymon po rajdzie gdzieś tutaj lewym skrzydłem wykończył akcję. Później mamy karnego, ewidentnego, mamy 2-1 i dalej kreujemy tę sytuację, dalej mamy tam jakieś sytuacje, coś tworzymy. 80 minuta, Borys wchodzi w pole karne, ewidentnie jest faulowany, dostaje w nogę. No jeszcze takie juniorskie troszeczkę gdzieś tam nawyki, nie wywraca się, nie mamy tego karnego. Drużyna Mieszka uruchamia od razu gdzieś tam kontrę. Tam przysnęliśmy dosyć mocno przy tym stałym fragmencie. Mam pretensje trochę o to zachowanie, bo wiedzieliśmy, jak oni grają, jak się zachowują przy stałych fragmentach, jakie bramki strzelają, że idą do końca, są agresywni, silni fizycznie, a mimo tego gdzieś tam nie ustrzegliśmy się tego błędu i po tym stałym fragmencie no, straciliśmy tą bramkę. Tak jak wspomniałeś, jest jakiś niedosyt, bo spokojnie mogliśmy pokusić się tutaj o zwycięstwo, ale z pełną tutaj odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że remis bardzo szanujemy. Drużyna Mieszka na pewno będzie tutaj do końca liczyć się gdzieś tam i będzie grać w czubie tabeli, będzie się liczyć na pewno w walce o najwyższe lokaty. Dla nas taki punkt jest zdobyty, jest trzeba go szanować. Bodajże chyba stracili dzisiaj z nami pierwsze punkty na własnym stadionie, także to też o czymś świadczy. Dokładnie, a za tydzień gramy z Górnikiem Konin, który może meczów u siebie nie wygrywa, bo do tej pory bodajże nie wygrał ani jednego meczu u siebie, natomiast większość spotkań na wyjeździe wygrywa bądź remisuje, także mimo tej niskiej pozycji w tabeli, to też nie będzie łatwy przeciwnik. No, taka jest ta liga, że mecz meczowi jest nierówny, czasami lepiej grać gdzieś tam na tym na wyjeździe i pojechać gdzieś tam bez kompleksów, wyjść, zaprezentować swoje atuty. Konin na pewno drużyna w naszym zasięgu, postaramy się jak najlepiej przygotować do tego spotkania, tak jak wspomniałem na początku. No, ta liga jest taka, że każda kolejka przynosi nam jakieś nowe tutaj sytuacje. My staramy się z meczu na mecz po prostu grać tak, jak najlepiej potrafimy, trenować mocno i gdzieś tam no, nie bać się każdego rywala, tylko i robić tak, żeby tutaj no, rywal starał się dostosować do nas, a nie my do rywala. Wiemy, że to jest trudne i wymaga to dużo treningu, ale no, tą drogą chcemy podążać. Dziękuję, trenerze.